że przyznaję szczerze, że nigdy nie wierzyłem w to, że zobaczę takie miasta jak na przykład gdzieś tam w Iraku, jakiś Babilon albo coś w tym stylu. A już na pewno nie wierzyłem, że zobaczę Masadę. Cykaj dużo. I wiesz co, stań tak, żebym był cały też, ok? A może chciałbyś, Kosa, jeszcze jakieś małe nagranko, co? Dla ciebie zawsze. Chodźcie, chłopaki, to jest naprawdę zarąbisty widok. Okej, nie oglądaj się. Masada. 2 kilometry. Ptaszki latają poniżej. Morze martwe w tle. No radocha jak dla dziecka normalnie. Zobaczysz jak się dziwiaki takie jest. Niesamowite miejsce. Po prostu niesamowite. Ale nie muszę chyba o tym mówić, jak widać, jak mi się ryj cieszy. Dobra, teraz czas porobić jakieś zdjęcia. O, Grzesiu, proszę. Będziesz miał piękne nagranie. No, cały czas nagrywam. Więc nic głupiego nie powiem. Cieszę się. Śliczne miejsce, co nie? Nawet ptaki latają poniżej nas. Świetnie.